W 2003 roku były w Europie przeprowadzone badania dotyczące dumy z przynależności do narodu. Znaleźliśmy się przed Rumunią. To nie pamiętam, że to było drugie miejsce od końca, czy pierwsze. Co ciekawe, kto był na początku? Niemcy i Brytyjczycy. II wojny światowej, oni nie mogą być z tego dumni, ale nie potraktowali tego, znaczy to społeczeństwo zrobiło i naziści, a nie my naród. Kiedy się zastanawiałam, dlaczego my jesteśmy na szarym końcu, to sobie uświadomiłam jedną rzecz. W podręcznikach nie mówi się o tym, z czego my możemy być dumni. Podręcznik matematyki nie mówi o polskiej szkole matematycznej i o Banachu. Nikt nie wie, co to za ulica. Tam jest szpital. W żadnym podręczniku nie podkreśla się tego, że polskie uniwersytety powstały zaraz po włoskich uniwersytetach. Jeśli nie 3 lata, to nie 130, tylko 30. Nie mówi się o tym, że Polak był rektorem Uniwersytetu w Padwie. Po co? To nieistotna informacja. To nie są informacje zajmujące dużą część podręcznika. Ale z tego się składa jakiś obraz. Nie mówi się, o bitwie pod Wiedniem mówi się mało. O bitwie warszawskiej, no to wszyscy wiemy, że mówi się bardzo niedużo. To powinno być miejsce wycieczek, nie tylko po to, żeby coś zobaczyć. Właśnie po to, żeby tu odbyć lekcję historii, której wyjaśniłoby się, co to znaczy obronić Europę przed najazdem bolszewickim. Bo to znaczy, że nie mielibyśmy zapisów w Konstytucji o godności człowieka, o wolności człowieka, o równości człowieka, na pewno nie o solidarności, chyba że proletariuszy. Więc o takich rzeczach się musi mówić i musi się mówić o jakichś naszych zasługach. Nie tylko o Koperniku i Kiri Skłodowskiej, bo to troszeczkę za mało, poza tym to są postacie, no to tak na sztandar. A trzeba mówić o tym, co jest bliższe. Tak, jeszcze niedawno można było mówić o tej bitwie w taki bardziej namacalny sposób. Można było porozmawiać z ludźmi, którzy jeszcze żyli. Teraz nie mamy, ostatni już umarł. Żył 105 lat i myśmy ze 20 zmarnowali, bo można było, pokazać młodzieży człowieka, który by powiedział, dlaczego tak było, dlaczego głodni, niezaopatrzeni w dobrą broń, bo to wiadomo, że nieprawda, dlaczego ci ludzie szli i czegoś bronili. I że to nie jest tak, że można przekreślić te wysiłki. Wysiłki tych, co walczyli w pierwszej wojnie, w 20 roku, w 39. Dlaczego? Proszę. Ja się zajmuję badaniem prasy pod kątem etyki słowa. No i czytam w tej prasie, że ci żołnierze wyklęci to po pierwsze za znaną posłanką, słusznie wyklęci, że uprawia się nekrofilię polityczną, dosłownie. Nie ma tekstów, które by mówiły nie tylko o oddaniu sprawiedliwości, tylko o tym, że my nie możemy zapomnieć, że za jakieś wartości ludzie gotowi byli oddać życie. I że tych wartości nie można przekreślić. To nie są etykietki, szyldziki, to powinno żyć. Jeśli się tego nie przekreśla, to nam się wmawia, że tak, że my wracamy do epoki romantyzmu, że my się cofamy. Czy to jest cofanie się, czy to może jest refleksja właśnie nad tym, czym tamta epoka żyła, a czym nasza nie będzie żyć, jeżeli się o tym nie będzie mówić. Oddaję głos pani profesor Olszewskiej, która powie, jak żyła wojna 20 roku w polskiej literaturze. Żyła, bo dziś jeszcze są teksty literackie współczesne dotyczące tej wojny. Dzień dobry bardzo Państwu. Mówimy o literaturze wobec roku 1920. Natomiast patrząc się z punktu widzenia historyka literatury, trzeba podkreślić, że temat ten w literaturze polskiej jest potraktowany szczególnie. Przede wszystkim
włączany jest w zakres literatury I wojny światowej, dlatego że tak naprawdę wojna dla Polaków skończyła się w roku 1921, czyli dosyć długo. Trzeba było też czekać na reakcję literatury i pisarzy. Część rzeczy dotycząca I wojny światowej powstawała właśnie w latach 1919-1921. I tak, o czym jeszcze będę Państwu mówiła, jak na przykład w pokoleniu Marka Świdy, Andrzeja Struga, wojna roku 1920, wojna polsko-bolszewicka, właściwie była potraktowana jako część wojny o niepodległość. Tak na to patrzono. Dlatego też właściwie można powiedzieć, że historia zdeterminowała obraz literacki wojny, świadectw literackich, ale jednocześnie trzeba było poczekać na dystans historyczny, dystans czasowy, aby mogła powstać powieść o I wojnie światowej, a potem powieść o wojnie polsko-bolszewickiej. Czekano na wielką syntezę wojenną, czekano i się nie doczekano tak naprawdę. Praktycznie nie powstała wielka synteza wojenna, ani o I wojnie, ani o II. Nie można nazwać powieści Caritas Żeromskiego syntezą I wojny światowej, ani hrabiego Emila Zofii Naukowskiej, ani też Łuku Kadena Bandrowskiego. I to samo właściwie dotyczyło wojny roku 1920 z tym kulminacyjnym punktem, jakim była Bitwa Warszawska. A więc można sobie zadać dwa pytania. Pierwsze, jaki obraz został utrwalony przez literaturę polską i w jakim czasie? I na zakończenie pytanie, które jest pytaniem niezwykle ważnym. Dlaczego do tej pory, za chwilę będzie 100. rocznica, nie powstała wielka synteza historyczna? Ani w postaci dzieła literackiego, już nie wspomnę o tekstach teatralnych, mamy tylko jeden dramat tak naprawdę, to są Bolszewicy Sieroszewskiego, o czym też za chwileczkę będę mówiła, ani nie powstało dzieło filmowe mówiące o losach Polaków w I wojnie światowej. I przede wszystkim tutaj, w taki sposób trochę sztuczny, to chcę bardzo mocno podkreślić, ja w tej chwili wydzielam wojnę roku 1920 w literaturze, natomiast tak naprawdę, jeszcze raz to podkreślę, wojna roku 1920 włączana jest do literatury polskiej wobec I wojny światowej. Tak to traktowano. A no dlaczego? Ano dlatego, że w szeregach przede wszystkim stanęli polscy legioniści. Oni tak naprawdę mundurów nie zmienili i ten legionista stawał się bohaterem tekstów I wojny światowej, jak i wojny roku 1920. Przede wszystkim w przekonaniu większości Polaków wojna roku 1920 była wojną o niepodległość ojczyzny, o zachowanie niepodległości ojczyzny. Miała uratować i potwierdzić naszą niepodległość, a także tożsamość cywilizacyjną. I to jest niezwykle ważne. A druga rzecz, którą należy podkreślić, że tak jak pierwsza wojna światowa, w dużym stopniu, między innymi przez Edwarda Słońskiego w jego wierszach, które powstawały we wrześniu 1914 roku, była nazywana wojną kainową, kiedy Polak z jednego zaboru, była już o tym mowa w pierwszym wykładzie, stawał naprzeciwko Polaka z innego zaboru. I mamy kapitalne świadectwa literackie, kiedy z okopów niemieckich padały zdania w języku polskim skierowane do żołnierzy w okopach rosyjskich, a oni odpowiadali po polsku. Była to wojna kainowa, dopiero potem nastąpiła zmiana świadomości, pojawiły się legiony, ale pragnę Państwu przypomnieć jedną rzecz, że w momencie, kiedy
wychodzi pierwsze oddziały pierwszej brygady, no to było dosłownie kilkadziesiąt osób, wychodziły z Krakowa, z Oleandrów, przywitały w Królestwie Polskim tych żołnierzy, zamknięte okiennice, pustka na ulicy. To jest bardzo ważne. Mianowicie spotykano się z niechęcią. Traktowano legionistów jako przedstawicieli armii niemieckiej. Tutaj nastroje antygermańskie w Królestwie Polskim były bardzo silne. Pragnę również Państwu przypomnieć, że latem 1914 roku ulice Warszawy były wypełnione publicznością, która kwiatami i owocami żegnała żołnierzy rosyjskich idących na front do walki z Germanią. Między innymi Rosję wtedy poparli wybitni polscy pisarze, chociażby tacy jak Aleksander Świętochowski. Niechętny legionom polskim był między innymi właśnie Żeromski, który do legionów nie przystąpił. Również niechętny był Henryk Sienkiewicz. Byli zwolennikami jednak Antanty i tutaj państwa centralne stanowiły zagrożenie. I w momencie, kiedy w roku 1914 legioniści podchodzą pod Warszawę, do której nie wejdą, a wejdą, i to jeszcze w bardzo ciekawy sposób, dopiero w sierpniu 1915 roku, oni traktowani są jako wrogowie ojczyzny. Są po prostu częścią wojsk niemieckich. Nie było wtedy wcale, bo nam się tak wydaje, że wywalczyliśmy sobie niepodległość. Nie było wcale wtedy solidarności narodowej, o czym świadczą i znów, no niestety, to jest tak, że te lata w PRL-u zrobiły swoje. Nie są wznawiane na przykład teksty, które świadczyły właśnie o poparciu dla Rosji, mówiono wręcz Maciuszka Rosja, i wierzono w ową niepodległość, którą Polacy mogą przy boku armii rosyjskiej sobie wywalczyć. I mamy na przykład takie teksty, jak teksty Reymonta, i to jest też bardzo ciekawa rzecz. On zatytułował to swoje opowiadanie Na Niemca, żeby potem, jak się skończyła okupacja rosyjska w 1915 roku, zmienić ten tytuł na Wroga. I przypominam również Państwu o takiej rzeczy bardzo ciekawej, że kiedy mamy defiladę wojsk właśnie po 5 sierpnia 1915 roku, wojsk zwycięskich niemieckich, legioniści nie biorą udziału w owej defiladzie. I ten naród był narodem rozbitym. I był ogromny wysiłek właśnie propagandowy, między innymi twórców legionowych, pieśni legionowych, ale też proszę zwrócić uwagę, że w tej słynnej pieśni My, pierwsza brygada, to jesteśmy my, grupa wybranych w opozycji do całej reszty. To jest taka grupa ekskluzywna, można powiedzieć, tym, którym zostało dane walczyć o niepodległość wbrew nastrojom społecznym. Ale, i co jest bardzo ciekawe, to jest rok 1915. Natomiast już w roku 1918 niepodległość polską witał naród, który był wokół tej niepodległości, idei niepodległości zjednoczony. I mamy pierwsze posiedzenie Sejmu, i to też jest niezwykle ważne, kiedy składa się hołd obrońcom ojczyzny, tym kobietom, które dostają prawo wyborcze za to, że ramię w ramię walczyły o niepodległość. I jest to naród zintegrowany. Naród świadomie wybiera niepodległość, a nie rewolucję, chociaż przecież pamiętajmy, że powstawały różnego rodzaju rady robotnicze, wpływy komunistyczne są bardzo silne wtedy. To nie jest tak, że tych wpływów nie było, przecież powstają rady robotnicze, które przejmują wtedy władzę. I jest to pytanie, niepodległość, ale jaka, prawda? Niepodległość nasza, wywodząca się z wielkich tradycji romantycznych. I tutaj przychodzi to wielkie zagrożenie w postaci najazdu bolszewickiego. Trzeba tę niepodległość jeszcze wywalczyć, jeszcze utrwalić. Toczy się walka o granice niepodległego polskiego państwa, granice na
wschodzie. Tutaj oczywiście nie chcę wchodzić w kwestie polityczne, historyczne, bo nie jest taka moja rola. Chcę tylko pokazać reakcję literatury. Ta literatura, to jest, która wtedy powstaje, w roku 1919, jeszcze nie przynosi rozrachunków z polską niepodległością. Wtedy jeszcze mamy rozrachunek z I wojną światową, czyli ugruntowany bardzo silnie nurt literatury legionowej z pieśniami legionowymi, które powstają, które są znane, które są śpiewane. Na bazie tych pieśni legionowych potem w latach 30. dopiero Nowakowski napisze taką słynną sztukę Gałązka rozmarynu, która pokaże czyn legionowy w jego całej chwale. Ten czyn legionowy jest pielęgnowany przez różnego rodzaju wspomnienia, przede wszystkim wydawane listy. Budowany jest mit założycielski II Rzeczypospolitej właśnie przez mit Piłsudskiego i Legionów, jako mit ofiarny, wywodzący się z tradycji patriotyzmu mickiewiczowskiego, czyli mit wspólnotowy. To Mickiewicz i Sienkiewicz, no, mniej, ale również Żeromski ze swoimi popiołami, oni patronują owemu mitowi założycielskiemu. Co zresztą jest ciekawe, o czym za chwileczkę też będę mówiła, że Żeromski wcale za bardzo nie popierał, właściwie w ogóle nie popierał polityki wschodniej Piłsudskiego. On przede wszystkim, jak i większość wtedy Polaków, stała mocno na stanowisku odzyskania dostępu do morza, bo była taka tradycja, walki o polski Śląsk, stąd powstania śląskie, o polski Spisz. Natomiast tutaj kwestia Kresów i kwestia granicy wschodniej była kwestią otwartą i właściwie literatura tej kwestii wtedy nie podejmowała, tak jak nie podejmował właśnie Żeromski, który był głównym głosem pokolenia. I przychodzi wojna o niepodległość. Tak tę wojnę odczytują Polacy i tak ją, i tak traktuje ją literatura, która powstaje na bieżąco, która jest świadectwem literackim tych lat 1919-21. Było przekonanie, że jest to walka właśnie o tożsamość cywilizacyjną. Ta ogromna praca edukacyjna, która została przeprowadzona, doprowadziła to, o czym była mowa, to jest wręcz fenomen, jak szybko doszło do integracji narodu. I tak jak Państwu przed chwileczką mówiłam, pierwsza wojna światowa była traktowana jako wojna Kainowa w literaturze i taki obraz został w większości utrwalony. Jest bardzo wyraźny motyw owej wojny Kainowej. Mniej mamy treści pacyfistycznych wtedy. Wojna jest potrzebna, jest to święta wojna o ojczyznę, o którą modlił się Mickiewicz. I ta myśl, że oto mamy świętą wojnę o niepodległość, świętą mickiewiczowską wojnę o wolną ojczyznę, o czym właśnie Mickiewicz pisał w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, a zwłaszcza w Litanii Pielgrzymskiej, to mamy to przeniesienie właśnie na taką transpozycję, na myślenie w tych kategoriach, w tej konwencji romantycznej na rok 1920. Stąd wpisywano, użyję tutaj terminu za Davidem Normanem, że była to wojna, tak ją odczytywano, Orła Białego z czerwoną gwiazdą. Potem zresztą dojdzie czarna swastyka. Tutaj było takie przekonanie, że dla bolszewików jest to właśnie część wojny domowej, albo wręcz, i to jest drugi taki pogląd, że mamy ową kroczącą rewolucję przez świat, to jest między innymi idea leninowsko-trockiego i wtedy była to idea Trockiego, i to jest jedna z przegranych bitew. Dla nas była to wojna o wszystko, a oni stwierdzili, że to jest tylko przegrana bitwa. Do tej bitwy będą mogli powrócić. Zresztą co zrobiono w odpowiednim momencie, stopniowo
zajmując republiki nadbałtyckie, no 17 września 1939 roku. Tu też dojdzie kwestia potem Katynia, która jest też odczytywana jako rodzaj zemsty za ową przegraną bitwę. Natomiast, tak jak mówię, jest to przekonanie o polskim zwycięstwie także i militarnym, stąd Bitwa Warszawska była nazywana jedną z największych 18 bitew świata, także o zwycięstwie politycznym, była traktowana w kategoriach konfliktu polsko-rosyjskiego. Tutaj ta postać Rosji się jawi już od czasów mickiewiczowskich. Była traktowana jako wysiłek całego narodu. To jest niezwykle ważne, że naród, który był rozproszony w czasie zaborów, skazany na wojnę kainową, oto został zintegrowany i wyszedł z wojny polsko-bolszewickiej jako naród nowoczesny, jako naród demokratyczny, bo obok szlachcica stawał do walki chłop i ten chłop okazywał się niezwykle waleczny, o czym też za chwileczkę powiem. Ale jednocześnie też pojawiły się takie przeświadczenia o braku przezorności politycznej, o samotności Polski, dlatego że państwa zachodnie potraktowały tę wojnę jako wojnę peryferyjną tak naprawdę. Jedynie rzeczywiście tutaj ten pomoc Francuzów i Amerykanów zadecydowała. W związku z tym znów jest taki motyw osamotnienia, samotnej walki, i wpisany jest w ramach mitu martyrologicznego, że stąd wojna roku 1920 mniej niż pierwsza wojna światowa, chociaż proszę zwrócić uwagę, że Piłsudski, kiedy wysyła pierwszą brygadę do wojny, wysyła 5 sierpnia 1914 roku. Był to dzień stracenia ostatnich przywódców powstańczych roku 1863, a więc on w ten sposób włączył działania legionów, znaczy wtedy pierwszej brygady, potem w legionów, w całą polską tradycję niepodległościową i militarną, i to samo zrobiono z wojną 1920 roku. A więc tutaj to chcę bardzo mocno podkreślić, że to ta wielka tradycja romantyczna z ducha Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, ta konwencja myślenia w kategoriach ofiary, martyrologii, w tym, że z naszej krwi, tak jak tutaj posługując się słowami wiersza Edwarda Słońskiego, wyrośnie niepodległa. Niepodległość Polska wymaga ofiary, wymaga naszej krwi. I to nie jest już krew tylko i wyłącznie wybranych, ale całego narodu, bo o ową niepodległą staje do walki, tak jak mówiłam przed chwileczką, każdy. I również przecież powstawały oddziały, w tych oddziałach to nie tylko byli Polacy, ale również byli przedstawiciele mniejszości narodowych, bo tutaj ta wojna była wojną o niepodległość, ale także o tożsamość cywilizacyjną. I teraz pierwsza rzecz najważniejsza, jaki my mamy dostęp do tej literatury, o której za chwileczkę będę mówiła. Ano taki, że przez cały okres PRL-u właściwie była ta literatura niedostępna. Sama wiem, że na probostwie w Wyszkowie to praktycznie kończąc liceum nie miałam pojęcia, że coś takiego w ogóle się pojawiło. I dopiero kiedy miałam dostęp do wydawnictw niepodległościowych wydawanych w podziemiu, na Powielaczu właśnie wydano na probostwie w Wyszkowie. I wtedy dowiedziałam się o tomie pism patriotycznych Żeromskiego Inter Arma, bo nikt mi o tym wcześniej nie mówił, chociaż miałam dostęp do historii Pobóg Malinowskiego, ale to umknęło. Właściwie ta wojna nie istniała, nie było właściwie dostępu do żadnych tekstów. I to mówię z pełną odpowiedzialnością, o których będę za chwileczkę Państwu mówić, o tych wielkich powieściach Rembeka. O Rembeku
specjalnie sobie sprawdziłam w wydaniu Literatura Polska, przewodnik encyklopedyczny, w latach 80. nie było wspomnienia ani o Naganie, ani o, w ogóle praktycznie o Rembeku się nie mówiło. I tak, a tym bardziej o Józefie Mackiewiczu i tej jego słynnej, bardzo ciekawej powieści Lewa Wolna. Co więcej, temat ten był całkowicie objęty cenzurą. Jak jeszcze można było mówić o I wojnie światowej, tak o literaturze roku 1920 praktycznie mówić nie było wolno. Co więcej, tak naprawdę przecież nawet pamiętniki Dąbrowskiej zostały ocenzurowane. W pamiętnikach naukowskich też mamy tylko i wyłącznie wzmianki. No przecież same dzienniki naukowskiej, tom piąty został wydany po raz drugi, znaczy on nie dotyczy bezpośrednio roku 1920, ale II wojny światowej, dlatego że były tak silnie ocenzurowane. Natomiast dzienniki typu Dziennik Broniewskiego został wydany dopiero w roku 1984. A więc tak naprawdę ten dostęp był, albo były rzeczy niewydawane i pozostawały w rękopisach, albo były wydawane poza granicami. Trzeba było wysiłku, odwagi, znajomości dosłownie, żeby do tych tekstów dotrzeć. Ta zmiana przychodzi dopiero w roku 90, ale też praktycznie nie do końca, dlatego że ten temat stał się bardzo szybko tematem niewygodnym. I tak naprawdę mamy wydane reportaże pod takim tytułem Szlakiem Zwycięstwa, relacje literatów z wojny 1920 roku. W skład tego wchodzą reportaże, fragmenty reportaży Adama Grzymały-Siedleckiego, Karola Iżykowskiego, Kornela Makuszyńskiego, Eugeniusza Małaczewskiego i Melchiora Wańkowicza i Stefana Żeromskiego. Całość zamyka posłowie Macieja Urbanowskiego i to jest zbiór, który jest dostępny, na szczęście można to sobie zdobyć teraz. To jest dopiero zbiór wydany w roku 2012, proszę zobaczyć. Też praktycznie ani Rembek, a zwłaszcza Józef Mackiewicz nie weszli jako pisarze w obręb świadomości powszechnej. W dalszym ciągu są to pisarze bardzo niewygodni i gdzieś sytuowani na marginesie. Zresztą, jak Państwo pamiętają, jaka była historia z pożogą Zofii Kossak-Szczuckiej, kiedy miała być lekturą szkolną. Samo nazwisko pisarki już działało w taki, a nie inny sposób. Nikt chyba tak obrazowo, tak literacko, tak plastycznie nie przedstawił okupacji bolszewickiej na ziemiach ukraińskich. No tak, to jest jakby już zupełnie inna kwestia, też nie widziano, na przykład nikt nie potrafił odczytać pożogi właśnie w tych kategoriach walki o polską tożsamość i w ogóle w kategoriach cywilizacyjnych, dlatego że nie widziano po prostu takiej potrzeby. Natomiast wróćmy już tak bardziej szczegółowo do tego, co tutaj chciałam Państwu powiedzieć. Tutaj już czas kontroluję. Przede wszystkim proszę pamiętać, że do walki stanęło bardzo dużo polskich pisarzy. To nie było tak, że trzeba było zachęcać. Mianowicie 15 lipca 1920 roku Komisja Mobilizacyjna Związków Artystycznych i Literackich wydała odezwę, której wzywała twórców do czynu słowami. Jest chwila, cytuję, w której się ściany naszego domu zachwiały. Żołnierzom naszym, którzy dotąd podtrzymują ociekającymi krwią barami zagrożone zręby, musimy dodać ducha na front. No i tutaj rzeczywiście było tak, że w bardzo różny sposób posłuchano tej odezwy i stanęli
w różny sposób do walki pisarze, twórcy właściwie wszystkich pokoleń. Najmłodszy był Józef Czechowicz, ale też w szeregach, jak Państwo wiedzą, w różny sposób znaleźli się tacy twórcy jak Stefan Żeromski, który napisał ów reportaż na probostwie w Wyszkowie, potem do wojny bolszewickiej nawiąże, zresztą w specyficzny sposób w Przedwiośniu, pokazując, że pomimo całej ironii tam zawartej w tym tekście, że jednak był to czyn narodowy, czyn, który objął wszystkich, dlatego że wszyscy szli do walki. Tutaj dlaczego ironia? Ano dlatego, że Żeromski był zdania, o czym za chwileczkę znów Państwu powiem, czytając odpowiednie fragmenty, że Polacy nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa komunizmu. Dla Żeromskiego było to zagrożenie nie tylko cywilizacyjne, ale wręcz można powiedzieć zagrożenie biologiczne. Obok Żeromskiego w szeregach znalazł się między innymi Karol Iżykowski, który również napisał reportaż, bardzo zresztą ciekawy. Następnie Adam Grzymała-Siedlecki, który wydał po wojnie taką rok 1920. I to było to pokolenie starsze, to pokolenie młodsze. To już był Eugeniusz Małaczewski, jeden z takich ciekawszych twórców. Zresztą adiutant Halera, który wraz z Błękitną Armią przyszedł z Francji. Bardzo ciekawa postać. Następnie znalazł się Melchior Wańkowicz i Kazimierz Wierzyński oraz Antoni Słonimski, o którym tutaj już była mowa. Potem do Słonimskiego dołączyli skamandryci, między innymi Iwaszkiewicz, który opisze to znów po lata w książce moich wspomnień, kiedy przypomina sobie wakacje spędzone nad Bałtykiem. Miał wtedy, pracował jako guwerner, miał wychowanka i wtedy pojawia się jego wuj, znaczy wuj tego wychowanka, który mówi, że idą wszyscy, nikt nie może pozostać bierny, dlatego że nadszedł czas walki o niepodległość. Z tych młodszych, tak jak Państwu mówiłam, to był Władysław Broniewski, który napisał potem, który spisał pamiętnik wydany po latach, a najmłodszy był Józef Czechowicz, tak jak to autorzy twierdzą, że był chyba najmłodszym ze wszystkich literatów, którzy poszli na front. Potem zamieścił te katastroficzne takie motywy w swoich wierszach typu Żal. O tym też za moment. Pierwsze teksty, które powstawały, to były literackie świadectwa epoki. I to były przede wszystkim reportaże i były to listy i dzienniki oraz pamiętniki. Tutaj zresztą, tak jak patrzyłam na wystawę, tych pamiętników wcale nie było tak mało, z tym, że one nie wszystkie są wydane, tak jak ten pamiętnik Władysława Broniewskiego, znakomity, świetnie napisany, ukazujący przede wszystkim grozę i okrucieństwo wojny. Nie jest w takim duchu optymistycznym, tylko wręcz przeciwnie. On ukazuje, jak straszna, jak okrutna była ta wojna. I mamy na przykład bardzo ciekawy dziennik Jana Rozwadowskiego, mamy bardzo ciekawy na przykład dziennik Jędrzeja Giertycha, proszę sobie wyobrazić. I tego jest bardzo dużo i na bardzo różnym poziomie, tak jak to spisywano, jak spisywano na gorąco, no to jeszcze potem po latach tę wojnę idealizowano. I najczęściej mamy takie dwa nurty, albo bardzo martyrologiczny i heroiczny, albo wręcz przeciwnie, pokazujący okrucieństwo i bezsens wojny. Ale to jest ten pierwszy z tych lepszych reportaży, powiedzmy na wyższym poziomie. To jest właśnie na probostwie w Wyszkowie. Tekst bardzo ważny i bardzo ciekawy, który wszedł do tomu pism patriotycznych Żeromskiego pod tytułem Inter Arma. Oczywiście niewydanych w PRL-u. Tekst o tyle ciekawy, że opisuje podróż Żeromskiego do Wyszkowa, ale opisuje jego pobyt w Wyszkowie. To zresztą, o czym była już mowa, że
praktycznie co pozostało po tych nowych panach, tak, tak, cukier, który został zszabrowany proboszczowi i smród benzyny, tak, smród benzyny. Natomiast co jest dla nas najciekawsze, tutaj mamy oczywiście opisanych trzech przywódców, czyli można powiedzieć tych, którzy, jak to Żeromski mówi, mieli czelność sięgnąć po duszę polskiego narodu, żeby nią zawładnąć, czyli Feliks Zdzierżyński, Feliks Kohn i Julian Marchlewski. To zresztą jest też taki kapitalny fragment, jak to Żeromski z przekąsem mówi, że podpisał z nim umowę na tłumaczenie jego dzieł. Dzieła zostały przetłumaczone, ale pieniędzy do tej pory Żeromski nie zobaczył. Czyli jak ktoś jest niewierny w małych rzeczach, to i w wielkich będzie taki sam. I tutaj siedząc i rozmawiając właśnie tutaj wokół tego cukru, który właśnie został przezeń w popłochu ucieczki, jak mówi Żeromski, porzucony, zastanawia się, kim byli ci ludzie, że sięgnęli po duszę narodu, że śmieli w ogóle wystąpić przeciwko własnemu narodowi. I to jest bardzo ciekawe, że Żeromski jako jeden z pierwszych przeprowadza nie tyle analizę działań wojennych, tylko ten epizod wojenny jest dla niego pretekstem do rozważań na temat istoty komunizmu. On tu bardzo mocno, bardzo wyraźnie to, co potem rozwinie w Przedwiośniu, on pokazuje, czym jest komunizm, na czym polega niebezpieczeństwo komunizmu i jak należy go zwalczyć. I przede wszystkim on mówi o tym, że należy go zwalczyć w samej jego istocie. Dlatego, że jest śmiertelnie niebezpieczny. Komunizm zabija, zabija duszę w człowieku, zabija jego wolność, czyni z ludzi po prostu niewolników, zniewala, odczłowiecza. Jest, można powiedzieć, aludzki i antyludzki według Żeromskiego. Ja to bardzo mocno podkreślam, bo jest taka tendencja do pokazywania Żeromskiego jako chwalcy proletariatu. I to wybiórczo się traktuje, kiedy Żeromski miał pisać o rewolucji 1905 roku. Jest to nieprawda, dlatego że Żeromski od samego początku, między innymi od konfliktu z Wacławem Machajskim, który potem był jednym z przedstawicieli bolszewików, mówił tak: moim sumieniem jest ojczyzna. I ojczyzna była jego największą miłością i największą chorobą. Temu pozostał wierny. I on tutaj mamy bardzo, tak już nie mamy niestety czasu, ale bo to, temu opowiadaniu o charakterze reportażu, ale też i refleksji politycznej, bo ten reportaż zamienia się w esej polityczny, należałoby tutaj poświęcić więcej uwagi. To jest Żeromski, tak jak mówiłam, i Żykowski, który pisze swój reportaż, Grzymała Siedlecki, związany z endecją, też on taki bardziej z pozycji endeckich pisze ten swój reportaż, a z młodszych to przede wszystkim są strzępy epopei Wańkowicza, z tym, że Wańkowicz pisze ten reportaż bardziej poświęcony tutaj działaniom, bo on wchodzi na taki grunt jeszcze I wojny światowej i on tak naprawdę pisze jeszcze o tym, co się dzieje z tym jego oddziałem w czasie I wojny, potem jak walczą z bolszewikami. Poza tymi na gorąco pisanymi rzeczami mamy również twórców, którzy zaczynają włączać się w inny sposób, nie tylko literacki. Takim przykładem jest Janusz Korcza, który pracuje jako lekarz w jednym ze szpitali. Dołączają do nich Wacław Borowy, Józef Czapski, Bruno Jasiński, proszę sobie wyobrazić, był żołnierzem. Tak, tak, który przecież w czystkach bolszewickich, stalinowskich, zginął. Józef i Stanisław Mackiewiczowie,
Karol Wiktor Zawodziński, jeden z wybitnych krytyków. I oni włączają się w jaki sposób? A mianowicie przede wszystkim to, że biorą czynny udział, albo że po prostu piszą do pisemek frontowych. Też bardzo często oni po prostu są oficerami takimi, którzy przeprowadzają szkolenia z żołnierzami. I na przykład to jest taki ciekawy przykład z tego czasu, czyli tu i teraz, z tej gorącej chwili, przykład Dąbrowskiej, która wtedy pracuje jako urzędniczka w Ministerstwie Rolnictwa i redaguje odezwy Ojczyzna w potrzebie, odezwa Rady Obrony. A potem, co jest bardzo ciekawe, to jest dla niej pretekstem, zresztą tak samo jak dla Żeromskiego za moment, podjęcie walki, znaczy ta wojna staje się dla niej pretekstem do podjęcia dyskusji na temat reformy rolnej i pisze na ten temat 20 artykułów, między innymi o reformie rolnej, o wykonaniu reformy rolnej. Żeromski również dołączy jako publicysta, nie tylko będzie domagał się w jednym z artykułów o ciepłą odzież dla żołnierzy, ale będzie pisał szereg artykułów o konieczności przeprowadzenia wielkiej reformy rolnej. On napisze dwa takie potem teksty, między innymi napisze dramaty i jeden z tych dramatów to jest oczywiście Turoń, który on w tym Turoniu cofa się co prawda do powstania Szeli z 1846 roku, mówię o klęsce patriotów szlacheckich, bo to jest, są dalsze losy bohaterów popiołów, natomiast tam bardzo wyraźnie będzie już ukazany strach Żeromskiego przed brakiem wielkiej reformy. Dla niego reforma rolna była jedną z najważniejszych reform w demokratycznym państwie. Bez tego właśnie tego państwa nie będzie, ale reforma nie została przeprowadzona niestety. I to są takie teksty, które mają charakter albo pamiętnikarski, albo ściśle publicystyczny, albo wręcz są to pisma polityczne, doraźne, prawda? Natomiast jaka jest reakcja literatury? Bardzo powolna. Pierwszy tekst literacki, który powstał na temat I wojny światowej, obok oczywiście wszystkich pieśni, które śpiewano, wierszy, między innymi Słoński napisał taki wiersz, ale to były wiersze, które nie odbiegały od wierszy legionowych. To jest tekst Juliusza Kadena Bandrowskiego pod tytułem Wiosna 1920 roku. To wejdzie do tomu 3 wyprawy i nie różni się ten tekst w konwencji od tych tekstów, które pisał jako oficer polityczny w legionach, chociażby w Piłsudczykach. Jest to rodzaj reportażu, kolażu z takimi przysłonami, tekst propagandowy pokazujący wielkość Piłsudskiego, bo Juliusz Kaden Bandrowski ową legendę Piłsudskiego bardzo mocno budował. Tutaj od razu można jeszcze, idąc dalej, pokazać, że dopiero po zakończonej wojnie Kaden Bandrowski właściwie podejmie głębszą refleksję na temat polskiej niepodległości w generale Barczu. Potem ta pamięć o wojnie 1920 roku powróci w czarnych skrzydłach, ale to już zupełnie w innej konwencji. Podobnie do wojny 1920 roku nawiąże w pokoleniu Marka Świdy Andrzej Struk, ale znów to jest powieść, która przynosi rozrachunek z pierwszymi latami niepodległości, które przyniosły rozczarowanie i z tych pozycji rozczarowania mamy opisany udział Świdy w wojnie 1920 roku. Właściwie w związku z tym, że jest inna już perspektywa, ta kwestia niepodległości jest tutaj też oceniana negatywnie, jak ta niepodległość była i jak jest wielkim rozczarowaniem, prawda? To pytanie, które również w Przedwiośniu za moment postawi Żeromski. No, co zrobiliście ze swoją niepodległością?
z ważniejszych, bo już tam czas nieubłaganie płynie, z tych ważniejszych tekstów, które wtedy powstają, to jest przede wszystkim tutaj przywoływanego już Eugeniusza Małaczewskiego Koń na wzgórzu. To są dwa opowiadania. Przede wszystkim Koń na wzgórzu, to jest nie tylko tytuł tomu, ale również i tytuł opowiadania, jednego z najważniejszych opowiadań, które wtedy powstają. Mianowicie Małaczewski, który żyje dosyć krótko, to jest rok on się urodził w 1897 roku, umiera w 1923 roku w Zakopanem na Gruźlicę. Niektórzy nawet uważają, że w jakiś sposób wpisuje się w konwencję Sylwka z odznaki za wierną służbę Struga, a więc taki typ heroicznego młodzieńca, takie orlęcie można powiedzieć. On pisze to opowiadanie, które właściwie nie ma charakteru batalistycznego. Jest to opowieść o tym, że główny bohater przychodzi do dworu, znajduje zamordowaną siostrę, co budzi w nim chęć odwetu, zemsty i nienawiści. I potem na wzgórzu trafia na obdartego ze skóry konia. Ten obdarty ze skóry koń staje się figurą wojny, okrucieństwa wojny. I żeby już nie przedłużać, co jest najważniejsze, mianowicie on sam ranny, rodzi się w nim potrzeba przebaczenia. I teraz jak wyjść z tego całego okrucieństwa? On mianowicie przywołuje Ewangelię. I to jest pisarz, który jest pisarzem głęboko religijnym, mówiącym o przebaczeniu i konieczności pojednania się. Zresztą tam też pojawia się taka bardzo piękna postać Rosjanina, który ciężko ranny, przez styk z ziemią polską nawraca się, przebacza i czuje i widzi po prostu, w jakich wydarzeniach uczestniczy. Widzi, jak został oszukany ideologicznie przez bolszewizm. I można powiedzieć, że temu bestialstwu, bo tym bestialstwem, symbolem tego bestialstwa jest zniszczony dwór szlachecki, wymordowani ludzie, okaleczone zwierzęta. Bolszewizm uderza w samą istotę życia. Jak to życie ocalić? Przez powrót do chrześcijaństwa w duchu listów świętego Pawła. Tutaj można powiedzieć, że mamy ten cały wielki pawłowy kontekst. I kolejne teksty, które powstają o pierwszej wojnie światowej, przepraszam, o wojnie bolszewickiej, powstają w latach 30. I tutaj chciałabym, bo już też niestety nie mamy czasu, ale opowiedzieć o dwóch tekstach. O tekście Stanisława Rembeka. On debiutuje Naganem, ale tym wielkim tekstem o literaturze, tekstem o wojnie bolszewickiej staje się tekst W polu, wydany w roku 1937, a więc już dosyć, no prawie 20 lat po wojnie. I to był tekst, który został bardzo wysoko nagrodzony, dlatego że on dostał za to dwie nagrody, a po latach Czesław Miłosz w swojej historii literatury ten tekst W polu nazwie najlepszym tekstem o wojnie, jakikolwiek czytał, już nie tylko o wojnie 1920 roku. No, losy tego tekstu są takie, że po wojnie on nie mógł być wznowiony oczywiście. Rembek starał się go wydać, w końcu wydał go w Paryżu w 1958 roku, za co zapłacił ostracyzmem. Do końca nie można było o nim mówić i tak jak powie Grochowiak, był to nie tylko pisarz zapomniany, ale pisarz niewygodny i dopiero po śmierci został wydany kolejny jego tekst, rok 1920 i okolice. Tekst zresztą bardzo ciekawy, o charakterze dziennika. W polu jest powieścią rzeczywiście niezwykłą. Dlaczego? Dlatego, że owszem, jest to tekst batalistyczny, opowiadający o losach jednego oddziału, który walczy na północy. Tutaj to są tereny Litwy, Łotwy, można tak powiedzieć. Jest to część wielkiej
armii Żeligowskiego. Natomiast ten oddział jest niewielki i prowadzi go Paprosiński. Ten Paprosiński zaczyna się od tego, że zaczyna mieć w ogóle taki dylemat, w czym on uczestniczy, czym jest wojna. To rodzi takie jego refleksje. Natomiast w pewnym momencie dzieje się tak, że jeden z żołnierzy zostaje zamordowany. Jego kolega Dereń zaczyna obwiniać pozostałych kolegów, a zwłaszcza Paprosińskiego, o to, że nie dopilnowali kolegi, że on z ich powodu zginął, że go został wręcz zamordowany i w sposób bestialski z tego względu, że nikt do tego nie przywiązywał wagi. I rzuca klątwę na ten oddział i mówi, wszyscy za to zginiecie. I cała akcja potem jest przeprowadzona w ten sposób, że rzeczywiście nad tym oddziałem jest jakieś nieprawdopodobne fatum, i uczestniczymy w tym, że po kolei ci żołnierze giną i wyginął cały ten oddział. Można powiedzieć, zostali wybici do nogi, jakby to fatum się dopełniło. I ta powieść, która wydaje się, że jest powieścią, daje taki ludowy obraz wojny, bo jest z tej perspektywy pisana, ona zostaje wpisana w konwencję tragedii antycznej, co pozwala ten tekst właściwie odczytywać nie jako tekst o lokalnej wojnie, ale jako tekst uniwersalny. I tutaj już nie wchodząc w szczegóły, chciałam jeszcze powiedzieć o kolejnym bardzo ważnym tekście, tak już szybciutko, to jest tekst Lewa Wolna Józefa Mackiewicza, który to Mackiewicz napisał na emigracji w roku 1965 w Londynie, tekst, który był całkowicie w Polsce zakazany i można go było oczywiście czytać w drugim obiegu, ale teraz już po 90 roku jest wznowiony, no, między innymi również dzięki pracy Włodzimierza Boleckiego, który Józefa Mackiewicza stara się przywrócić polskiej literaturze i bardzo słusznie, dlatego że jest to jedna z najciekawszych powieści. On to określił sam jako sceptyczną narrację o zwycięskiej wojnie. I przede wszystkim spotkało się to z krytyką środowisk emigracyjnych, według których jest to książka z ducha antypolska i prorosyjska. Zresztą również Rembek miał owe zarzuty, dlaczego bohaterem nie jest dzielny żołnierz legionista. I pisano o tej książce, że jest to książka zła, chora, obsesyjna, bezsensowna. Koniec cytatu. I charakteryzuje się, znów cytat, obłąkańczą pasją polityczną. Była odczytywana jako obelga, a przestrzegano, że dla młodego pokolenia książka ta może stać się trucizną. I wydano nawet zbiór artykułów pod znaczącym tytułem W obronie prawdy historycznej, głosy i opinie o książce Lewa Wolna. Był to jeden wielki skandal na emigracji i między innymi może dlatego sama lektura i recepcja tutaj w Polsce no, spotkała się z takim zastrzeżeniem, bo już nie będziemy wchodzić w różne rozgrywki emigracyjne, ale niestety stała się przedmiotem rozgrywek emigracyjnych, co wpłynęło również potem na w ogóle pozycję Mackiewicza w polskiej literaturze i na recepcję jego książek także obecnie. Przede wszystkim nie jest to kronika wojny, ale mówi o człowieku w wojnie, o wielości prezentacji i konfrontacji idei. Czyli przede wszystkim pisarz skupia się na takiej ideologicznej aktywności człowieka. To nie jest tylko człowiek o czynnej świadomości, jest to ideolog i ta ideologiczna aktywność człowieka, czyli to ten rozrachunek z tym, czym jest bolszewizm, on tu się zbliża zresztą do Żeromskiego w bardzo taki ciekawy sposób, no, stanowi przedmiot zainteresowania Mackiewicza przy tej budowanej w bardzo ciekawy sposób fabule, która może uchodzić za antybohaterską, a główny bohater właśnie za antybohatera. I jednocześnie i Rembeka, i Mackiewicza porównywano z takim pisarzem rosyjskim, o którym tutaj warto
wspomnieć, który utrwalił w literaturze rosyjskiej obraz naszej wojny, ale nie jest to wcale tak, jak tutaj mój przedmówca mówił. Myślę o Izaaku Babelu, żyjącym w latach 1894-1940. Świetnym pisarzu, Żydzie z Odessy, bardziej jest znany oczywiście jako autor opowiadań odeskich, no rewelacyjnych zupełnie. Są nawet takie zdania, że jest to jeden z najwybitniejszych po Czechowie twórców krótkiego opowiadania. On zostawił dwie rzeczy. Dziennik roku 1920 i zostawił Konna Armia, taki zbiór opowiadań dotyczących pierwszej armii konnej Budionnego, gdzie on tam był właśnie oficerem politycznym i redaktorem gazety. Ta armia konna została wydana w roku 1926 w Rosji i spotkała się oczywiście z wielką krytyką, zwłaszcza Budzionny stwierdził, że on sobie nie życzy takich tekstów. No, jakoś wtedy nie zginął, on zginął dopiero w 1943 roku w czasie kolejnych czystek stalinowskich, ale co jest bardzo ciekawego, co łączy tych pisarzy? Mianowicie to, że jest pokazany przede wszystkim człowiek w wojnie i wojna jest pokazana jako wojna okrutna. To nie jest tak tylko, że Rosjanie są okrutni, ale również wojna rodzi okrucieństwa w tych, którzy walczą o szlachetną ideę. To świetnie widać między innymi u Rembeka, który pokazuje całą skalę zachowań żołnierzy, od wielkiego bohaterstwa aż po tchórzostwa, aż po takie można powiedzieć, że z człowieka wychodzi szuja, przepraszam za takie słowo, ale dosłownie. Ta wojna, która jest wojną bohaterską, niepodległość, no ma tą swoją drugą twarz, drugie oblicze, jest to jednak wojna okrutna. I Babel odważył się właśnie w tych swoich opowiadaniach pokazać, jak okrutna była wojna polsko-bolszewicka. Właściwie można powiedzieć, że była jedną wielką rzezią. To zapominamy o tym, że, pamiętając o Bitwie Warszawskiej, o wielkim oddaniu żołnierzy, ale zapominamy o jednej rzeczy, o wielkim męczeństwie cywilów w czasie wojny bolszewickiej, dlatego że bolszewicy nie brali jeńców, po prostu przeprowadzali eksterminację polskiej ludności. I bez względu na to, czy to były dwory, czy to były chłopskie chałupy, i tu Babel przyznaje się do wielkiego okrucieństwa, w którym uczestniczy i mówi o krwi, która no, jest na rękach żołnierzy. On mówi prawda, o naszych, że ta Armia Czerwona, która miała wyzwolić, szła z tymi hasłami rewolucyjnymi, wielkiej wolności proletariatu, tak naprawdę była armią morderców. Oczywiście takiego motywu aż tak silnie nie ma w literaturze polskiej, niemniej jednak te dwie powieści, o których mówiłam, W polu i Lewa wolna, pokazują taki dwuznaczny albo niejednoznaczny obraz tego okresu. Jeszcze na zakończenie dwie rzeczy, że literatura 1920 roku weszła również do literatury popularnej, między innymi do literatury dla dzieci i młodzieży. I była taka powieść, którą czytali praktycznie wszyscy, to były Białe róże Zakrzewskiej. Ona napisała też o Orlętach Lwowskich, to była taka pisarka patriotyczna i te Białe róże były wtedy lekturą obowiązkową. Właśnie jest tam męczeństwo takiej pięknej panny z polskiego dworu, która staje się figurą niepodległej ojczyzny. No i można zadać sobie pytanie, co po Rembeku i Mackiewiczu. Wydaje się, że jest to temat zupełnie martwy, ale ja specjalnie przywiozłam tutaj ze sobą ostatnią, właściwie jedną z ostatnich, bo już tak nie chcę się zarzekać, że to jest ostatnia, ale mianowicie bardzo ciekawą rzecz, którą zresztą bardzo mocno polecał Tomasz Burek, uznając za jego zdaniem, no oczywiście tutaj ja autorytetem się podpieram, jedną z najlepszych rzeczy, które zostały napisane, to jest rzecz napisana przez Sławomira Goworzyckiego, tamtego lata, Zatajona historia Polaków. I to jest pierwsza chyba książka, to jest wydana niedawno, jeszcze jest dostępna,
No nie dlatego, że ja tutaj, prawda, jakąś reklamę przeprowadzam, ale chociażby nawet dlatego, że można ją jeszcze spokojnie kupić. Ale dlaczego? Ano dlatego, że jest to pierwsza właściwie próba syntezy, z takiego syntetycznego obrazu tych wydarzeń wojny 1920 roku. I dlatego jest też ważne, że nie są to wznowienia już, tylko tak jak mamy w tej książce wydanej w Łomiankach w 2012 roku, przypominanie Żeromskiego, Grzymały Siedleckiego i Żykowskiego Wańkowicza, bo jest to ważne, tak jak ważne jest wznowienie Rembeka czy Lewej Wolnej Mackiewicza, żeby to weszło w ogóle w nasz obieg, ale to jest o tyle ciekawe, że po tylu latach mamy podjęcie próby zmagania się z tak bardzo ważnym tematem, jak ta wojna cywilizacyjna o polską tożsamość, polską niepodległość, o tożsamość Europy, która jednak też była, nie była tylko i wyłącznie wojną bohaterską, bo jednak była wojną wyjątkowo okrutną, która połączyła cały naród, ale też eksterminacja narodu polskiego wtedy była właściwie, no dopiero po, w 1939 roku to się powtórzyło. Czyli oni szli jako wyzwoliciele, ale wcale tymi wyzwolicielami nie byli. Nieśli śmierć i zagładę i niestety tak trzeba sobie powiedzieć, że w całym heroizmie to jednak była wojna okrutna dla dwóch stron. Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie pytania do Pani Profesor? Bardzo proszę. No, ja może głoszę, bo nie. Jolanta Sowicka-Jurek, literaturoznawca. Jesteśmy w takim niezwykle ważnym miejscu dla historii, ale ważnym też, bo tutaj nieopodal jest to pole, gdzie zginął ksiądz Skorupka, prawda? Więc moje pytanie wiąże się właśnie z tym faktem, jak, w jaki sposób nauka Kościoła wpływała na podstawy obrońców 1920 roku właśnie tej polskiej ziemi, czy mam jakieś odzwierciedlenie w literaturze. Na tą koń na wzgórzu już tutaj się wyliczymy, tak. Ale jeszcze, jeżeli można, tak hurtem, bo się boję, że będzie więcej. W ogóle jeszcze drugie pytanie, praktycznie wiążące się z Pana również wypowiedział wcześniej, ale tak tutaj na bardziej bym chciała, jeżeli można, o literaturze, bo w naszej takiej niestety niedawnej tradycji literackiej, można powiedzieć filmowej, no, chodzi o Stawkę większą niż życie, czy tam właśnie ten Pancernie i pies, utrwaliło się, że ten wróg to, to takie, nie wiadomo co, można go oszukać, można go ośmieszyć, można w ogóle. W dawnej tradycji literackiej, w historii sztuki, no weźmy chociażby obraz Litwa Podlegnica, który się znajduje w Muzeum Narodowym, wróg jest przedstawiany jako potężny wróg, no jeżeli chodzi o Jana III Sobieskiego, chociażby Psalmody Polskie, Wespazjan Gochowski, przedstawia tabor turecki jako bogaty w ogóle, no i wszystko, no bo zwyciężyć z byle kim, to jakie to zwycięstwo w ogóle, nie? Prawda? Jak tutaj właśnie, bo tutaj się nawiązuje do Pana Zbogu, jak tutaj właśnie wróg jest przedstawiany w literaturze dotyczącej 1920 roku? Dziękuję. Tak. Oczywiście tutaj ksiądz Skorupka jak najbardziej, aczkolwiek powiedzmy sobie, z księdzem Skorupką było tak, że przez cały czas PRL-u on był całkowicie wyeliminowany do tego stopnia, że nikt praktycznie nie miał pojęcia, kto to był, tylko tak zwana klechta domowa. I jeżeli ktoś miał dostęp do tekstów, to wiedział, że był ten cud z objawieniem Matki Bożej, która przecież objawiła się na polach ososkich i ksiądz Skorupka, który prowadzi młodzież i ginie razem z młodzieżą. On w literaturze tej, o której mówiłam, on się nie pojawia. On się pojawia tylko i wyłącznie w różnego rodzaju takiej poezji okolicznościowej. I pojawia się tak naprawdę też i tylko we wspomnieniach. I mamy teraz, bo ostatnia msza, którą, nie wiem czy Państwo wiedzą, gdzie ostatnią mszę odprawił ksiądz Ignacy. Mianowicie na Kamionku, prawda, jest tam tablica, ale też ta tablica pojawiła się później.
I on wcale przez Kościół nie był promowany. To nie było tak, że te osoby, które chodziły na religię, dowiadywały się o księdzu Ignacym Skorupce. To nie było wcale tak. I właściwie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o współczesne nauczanie Kościoła, to ja tutaj nie chcę stać na stanowisku episkopatu, ale też nie jest wcale tak bardzo mocno przypominany. To jest... No, tak jak mówię, ale nie jest ta postać popularyzowana. Jest na przykład wspominana, chociażby można przeczytać w niedzieli, ale ja się w samej literaturze jako takiej postaci, oczywiście na przykład możemy znaleźć w takich tekstach w dwudziestoleciu międzywojennym, na przykład u Feliksa Brodowskiego, kiedy on wymienia wielkich Polaków i tam jest litania nazwisk i pada ksiądz Ignacy Skorupko. Natomiast tym wielkim bohaterem, który był, to był żołnierz legionowy jednak. To był żołnierz legionowy, a nie jednak ksiądz. I tutaj mamy takich właśnie bohaterów, młodzieńców, którzy zginęli w walce z bolszewikami. No, nie spotkałam się, żeby... Znaczy, ta postać była oczywiście bardzo popularna w dwudziestoleciu międzywojennym, natomiast nie spotkałam się, żeby była potem popularyzowana. I on nie wchodzi na przykład do tych wielkich powieści, do reportaży, po prostu jest nieobecny. To mogę tylko tyle powiedzieć. Natomiast ta literatura popularna jak najbardziej. Natomiast jakby przeciwwagą tym wielkim bohaterem, który jest promowany, to jest pułkownik Lisa Kula, pragnę Państwu przypomnieć. Lisa Kula. Tak, tak. Ulica na Żoliborzu została przywrócona, dlatego on, zresztą Rzeszów go, tam on z tych okolic był z Rzeszowa, on właśnie zginął w walkach, to był ulubiony żołnierz Piłsudskiego przynajmniej, no tak wiadomo, że to jest zawsze legenda, który tam był ulubiony, ale uchodził za ulubionego bohatera w dwudziestoleciu międzywojennym. Oczywiście został skazany natychmiast na banicję po 1945 roku, został w ogóle, wszystkie pomniki i wszystko zostały usunięte, nazwy ulic, placy, natomiast on jako ten młodzieniec, święty młodzieniec, legionista, który walczy z Bolszewią, czyli z najeźdźcą ze wschodu, to był ten bohater narodowy, taki trochę święty Stanisław Kostka, przepraszam, że sobie, żeby nikogo tutaj, broń Boże, nie urodzić, ale urazić, to jest taki święty młodzieniec. Natomiast jeżeli chodzi o Skorupkę, to on przez literaturę nie był promowany, po prostu. A to drugie pytanie to jest takie, że to w zależności, muszę powiedzieć, od tekstu. W tekstach popularnych oczywiście jest demonizacja bolszewików. I to jest tak, że to są te wilcze oczy, to są mordercy. Natomiast już u Rembeka, czy nawet i w Tamtym lecie, a zwłaszcza u Mackiewicza, to nie jest już jednoznaczny obraz. U Małaczewskiego wręcz ten bolszewik staje się cierpiącym człowiekiem. Staje się moim bliźnim. To jest taki bardzo wyraźny motyw. Natomiast na przykład u Rembeka to jest tak, że to nie jest tylko taki demonizm, że prawda, my tutaj święci Polacy walczymy z wrogiem, tego nie ma. Nie ma czegoś takiego jak u Sienkiewicza świat czarno-biały. To jest tak, że w tych dwóch powieściach, może dlatego one są tak niezwykłe, ten świat jest bardzo mocno wycieniowany, niejednoznaczny i wymykający się jednoznacznej ocenie moralnej. Chciałbym jeszcze dopowiedzieć do odpowiedzi na Pani pytanie, ponieważ zwracała się Pani również do mnie, co się tyczy przedstawiania wroga.
Ja myślę, że w ogóle po to, żeby móc posłać przeciwko komu wojsko, to trzeba tego drugiego odczłowieczyć, to znaczy odebrać mu te przymioty, które przesądzają o tym, że, jak pani powiedziała, jest naszym bliźnim. Ja miałem okazję dwukrotnie, właściwie teraz mam okazję drugi raz w życiu, przyglądać się propagandzie przygotowującej wojnę. Pierwszy raz miałem okazję w czasie wojen w byłej Jugosławii. Zajmowałem się trochę tą problematyką. Widziałem, jak tam jedni, drugi, akurat to śledziłem z perspektywy Serbów i Serbów belgradzkich i Bośniaków sarajewskich. Jak jedni, drugi w mediach przedstawiają jako nie ludzi. Natomiast obecnie obserwuję podobny proces, patrząc od czasu do czasu na programy telewizji rosyjskiej, gdzie... Tak, ukropy już nie ma. Dawniej, proszę zwrócić uwagę, dawniej Rosjanie mówili o Ukraińcach hachly i było w tym coś takiego sympatycznie ciepłego. W tej chwili to są ukrofaszysty. I są oczywiście dwie możliwości, albo ten wróg będzie wszą, którą zgnieciemy, prawda, jak Żyd w karykaturach Der Stürmer. No, albo on będzie wilkołakiem jak bolszewik na plakatach propagandowych polskich, albo będzie polskim panem, tym, prawda, z wąsami sarmackimi, który gnębi jakiegoś chłopa. No, w każdym razie będzie jak najdalszy od nas, jak najbardziej różny od nas, po to, żebyśmy mogli przezwyciężyć sobie na naturalny opór przed przysparzaniem cierpienia drugiemu. Ale bo natomiast chciałem panią profesor zapytać, znaczy prosić o krótki ciąg dalszy. Mianowicie, czy mogłaby panią opowiedzieć, zreferować to, w jaki sposób Mackiewicz, bo chyba Lemberg w mniejszym stopniu, w jaki sposób Mackiewicz ocenia wynik wojny polsko-bolszewickiej? Jaki jest jego stosunek do pokoju ryskiego? Pani mówiła o tych zarzutach rusofilstwa, prawda? Kierowanych wobec Mackiewicza. Czy mogłaby pani charakteryzować tego poglądu? Do czego ta wojna jego zdaniem doprowadziła? Znaczy, poglądy Mackiewicza są antysowieckie, wiadomo, antykomunistyczne. To jest tak, że i u Rembeka, a zwłaszcza u Mackiewicza, tak jak mówię, on jest w jakiś sposób podobny z Żeromskim, że on pokazuje to wielkie niebezpieczeństwo komunizmu. U Rembeka tego się nie da wyczytać, natomiast tak jak mówiłam, to jest kwestia ideologii, która go... Można też tę powieść odczytać nie tylko jako powieść o wojnie, ale również jako walkę ze sobą różnych ideologii. Tam to jest bardzo widoczne chociażby w postaciach Piłsudskiego, przecież w rozmowach z białymi generałami, bolszewikami, Lenin i tak dalej. I to jest przede wszystkim to wielkie zagrożenie komunizmem. Ja tu nie chcę mówić w ten sposób, ale to, co moim zdaniem Mackiewicz, a to jest moje zdanie, wpisuje się w ten krąg myślenia o pokoju ryskim z roku 1921 jako o wielkiej przegranej Polaków. Bo między innymi potem do tego nawiąże Mieczysław Pawlikowski, taki pisarz emigracyjny, którego majątki zostały za kordonem, jak wtedy mówiono, i było takie przekonanie, że rok 39, 17 września 39 roku jest konsekwencją pokoju ryskiego, który był kompromisem, a wręcz był w kręgach tutaj niepodległościowych, związanych z Piłsudskim głównie, nazywany zdradą narodową, że zdradziliśmy tych Polaków, którzy zostali za kordonem, zostawiając ich na pewną śmierć. Potem oczywiście te nierozwiązane sprawy z kwestią niepodległości, z kwestią mniejszości narodowych, dlatego to są już oczywiście błędy dwudziestolecia międzywojennego, bo jak mamy wspomnienia z Kresów, chociażby wnuczki Zana, Heleny Stankiewiczowej, czy samego Tomasza Zana, tu z tego tysiąca książek wspomnieniowych wskazuję tylko dwie, oni bardzo wyraźnie mówią o czym, a no mianowicie o tym, że II Rzeczypospolita zapomniała o Kresach,
I proszę sobie wyobrazić, że również o tym pisze Maria Rodziewiczówna, że Kresy zostały zdradzone i to się także pojawi chociażby u Anny Zachorskiej, takiej bardzo ciekawej pisarki, która z okolic Naroczy tutaj, zresztą z tych okolic, z których się między innymi wywodził Piłsudski, ona bardzo wyraźnie w tej swojej powieści, w tych swoich powieściach, które są poświęcone tym terenom, a to są powieści, które powstają już po wojnie 1920 roku, ona pokazuje, jak ta granica właściwie nie była granicą istniejącą, jak te ziemie były penetrowane przez propagandę komunistyczną, jak tam ona i Rodziewiczówna, i Zachorska używają tutaj takich porównań do świata zwierzęcego. Mówią o wilczych oczach wroga właśnie, śledzących z zagranicy, czyhających na te ziemię. I tam jest między innymi u Zachorskiej jaki przejmujący los dziedziczki, która wraca do swojego dworu. To jest, ten dwór jest zrujnowany, spalony, są tylko fundamenty. Ona mieszka gdzieś tam w komórce. Opisany jest los syna, równolegle taki wątek jest prowadzony. Ona właściwie ginie na tych ruinach tego dworu, do którego wróciła, a syn zostaje zamordowany w bolszewickim więzieniu. Wcześniej zresztą zginął właściciel tego dworu. To jest takie pokazane wielkie męczeństwo Kresów, które zaczyna się właśnie w czasie I wojny światowej, ale pokój Ryski, i to jest niezwykle ważne, który okazał się zdradą, czymś nie, politycznie był czymś zaniedbującym, polityczną pomyłką, okazuje się z perspektywy naszej, że rzeczywiście ci, którzy przestrzegali przed pokojem Ryskim, mieli całkowitą rację. I tutaj Mackiewicz wpisuje się w taką linię, która głosi pogląd, że pokój Ryski otworzył nas na komunizację. Że to, co się stało 17 września 1939 roku, a potem w roku 1945, to się zaczęło po pokoju Ryskim. Bo myśmy nie załatwili tej sprawy, a otworzyliśmy możliwość do penetracji komunistycznej ideologii. Ale nie wiem, czy można z autorytetem polemizować, bo po tej stronie jest autorytet, a po tej stronie jest połykacz, amator literatury. Ja na literaturze się chyba nie znam. Na manipulacji pisanej, owszem, bardziej jeszcze namówionej, bo to mowa ciała dochodzi. Pani profesor, bo mi się wydaje, że tak skamandryci, poza Wierzyńskim, to nie wszyscy kochali tego Sieroszewskiego i Grzymałę Siedleckiego. Też oni atakowali go. Ja nie wiem, czy to też nie wynikało z tego, że tamci weszli do prorządowej, tamci uważani Akademii Literatury chyba, co się wiązało z dochodami, bo Słoniński to pisze o tych kilkuset złotych, co też by mu się przydało na dobre knajpy. A tak to musi czerpać z innych źródeł. Właśnie warto Słonimskiego pod tym względem poczytać. To znaczy już nie czytać o tych strajkach głodowych, tarcerek w teatrach, tylko właśnie o tych pieniądzach i o tym. I druga sprawa z tą reformą rolną. No to tak nie zupełnie chyba, panie profesor. Ona była rozłożona na etapy. Wiązała się z, skarb państwa był taki jak w tej chwili, czyli wydojony. Nie przez kolegów, tylko przez wojnę. Wiązała się na etapy, bo wiązała się z pełną odpłatnością dla właścicieli ziemskich, a włościanie mieli to spłacać, jak pamiętam, chyba przez 20 lat. Pierwszy etap to był chyba do 28 roku, a ostatecznie miała się zakończyć w 55 roku. To tak, miało się domknąć, ale po drodze przecież był jeszcze wielki kryzys. I tu warto sięgnąć, poczytać sobie Werę Kostrzewę, Marię Koszycką, jak ona wściekle atakuje tą reformę rolną w korespondencji z towarzyszami z KPP i Kominternem. Ona tam pisze, że chłop, bo takie było założenie, jeżeli będzie miał 7 murg ziemi, to on wszystko zeżre, my nic nie będziemy mieli. No na szczęście chyba Józef Stalin
dobrze zrobił z tą komisją weryfikacyjną, że dalej tej Wali Kostrzewy nie przepuścił. Nie wiem, czy Michał Listyniec byłby prezesem PZPN, ale na pewno byśmy cierpieli wiele jeszcze większą niż Kica, Kilarego, Mińca i Bergmana. Znaczy, tak, oczywiście, bo tu ja już świadomie nie wchodziłam w dalsze dzieje II Rzeczypospolitej, tylko chodziło mi, że jednocześnie, kiedy toczy się wojna, zaczyna się ta wielka dyskusja o reformie rolnej i z pisarzy mamy te dwa głosy, przede wszystkim Dąbrowskiej, znaczy ona wtedy jeszcze pisarką nie jest, aczkolwiek ona na przykład w tych swoich opowiadaniach pod tytułem Gałąź czereśni, ona już prowadzi polemikę z Żeromskim wtedy, no ale ona nie dotyczy, no nie można, nie chciałam już mówić o wszystkim, jak to się mówi, bo to jest tak, że to jest obok obrazu wojny 1920 roku, ale to jest bardzo ciekawe, że ta wojna wchodzi też właśnie w dyskusję polityczną na temat kształtu ustrojowego II Rzeczypospolitej. I to jest też, to jest jakby trochę od innej strony jeszcze. Kwestia o tę walkę o Polskę demokratyczną. Oczywiście w tym brały udział różne ugrupowania. Mnie tylko to interesuje, jak literaci brali w tym udział, bo Dąbrowska bardzo mocno eksponuje, albo popiera, może tak lepiej, popiera ideę spółdzielczości wtedy. Ale jej mąż jak najbardziej, który zresztą był żołnierzem legionowym, on zresztą wkrótce umiera, ale to jest tak jakby obok samego obrazu wojny w literaturze. Tutaj chciałam tylko pokazać, jak ta wojna łączy się z dyskusją na temat kształtu ustrojowego, bo na przykład u Żeromskiego też jest tak, on zaraz po, na probostwie w Wyszkowie pisze swoją sztukę ponad śnieg bielszym się stanę. To jest sztuka, która jest inspirowana przez wydarzenia rewolucji 1917 roku. I potem za chwileczkę Żeromski napisze Białą rękawiczkę, która jest rozrachunkiem w ogóle z mentalnością, jak wygląda początek polskiej niepodległości, kto ją tworzy, aferzyści. Przecież tak samo tutaj na probostwie w Wyszkowie my mamy kapitalną scenę, że oto spłynęły rzeki niewoli, wody niewoli i co zostało? Samo i robactwo wyszło na wierzch. I to jest ta wielka krytyka. Biała rękawiczka jest jednym z ciekawszych w ogóle takich tekstów. I dopiero trzecim tekstem jest Turoń, kiedy on między innymi no, nie bezpośrednio domaga się wielkiej reformy rolnej, czyli nie mówi wprost, ale buduje obraz Shelley. I dla niego to jest to pytanie, czy polski chłop będzie odwoływał się do tradycji Piasta, czy do tradycji Shelley. Pragnę przypomnieć, że tutaj Żeromski bezpośrednio nawiązuje do Wesela przecież, gdzie w Weselu mamy widma, mamy upiora. Ten upiór to jest przecież Shella i można powiedzieć, że są dwie historie polskich chłopów. Jest ta historia wyidealizowana, ale też jest ta historia upiorna. To jest ta historia Shelley, albo polski chłop stanie się Shellą. I to jest też niezwykle ważne przy wojnie 1920 roku. Dlaczego? Dlatego, że walka o niepodległość spocznie na barkach polskiego ludu. Polski lud, ale jaki? I rzeczywiście ta reforma była przeprowadzana, ale na przykład już też nie chcę wchodzić w dyskusję, na przykład jak wyglądała ta reforma na polskich kresach. Jak właściwie, jak była przeprowadzana kolonizacja polskich kresów, ale to już po prostu idziemy w innym kierunku i to jest dygresja. Jeszcze jakie było to drugie pytanie? Boże, przepraszam. A, tak, tak. Jeżeli chodzi o skamandrytów, no to wiadomo, że tak jak mówiłam, przede wszystkim tym żołnierzem legionowym był Wierzyński. On nawiąże do tego w takim zbiorze opowiadań Granice świata, bardzo ciekawym. Natomiast wiadomo, że Iwaszkiewicz po latach nawiąże do tych wydarzeń, nie tylko w książce moich wspomnień, ale też i w Sławie i chwale,
w tej wielkiej takiej epopei, ale wojna 1920 roku jest tylko epizodem tam. Epizodem, który jest podporządkowany zresztą rewolucji opisywanej na Ukrainie. I Sława i Chwała też jest taką powieścią trochę dwuznaczną, bo to wcale to nie jest taka powieść, która całkowicie przekreśla rewolucję. Natomiast jeżeli chodzi o Słonimskiego, no to wiadomo, że te jego kroniki tygodniowe, potem też teksty, które on pisał, dramaty, cała jego publicystyka, powieści, zresztą na przykład science fiction takie pisał, utopijne. On miał taki światopogląd, taki samo jak Watt, bardziej kosmopolityczny niż propolski, na przykład w odróżnieniu od Tuwima, który jednak czuł się Polakiem z krwi i kości, o czym potem świadczą Kwiaty Polskie chociażby, ale pisane na już po II wojnie światowej. No, to jest też taka prawda, że niepodległość, ale jaka, prawda? To jest to zrzucanie płaszcza z ramion Konrada, to jest to wyzwolenie, bo to jest cały czas. Albo jesteśmy w tym nurcie narodowym, mesjanistycznym, romantycznym, żyjemy w paradygmacie romantycznym, albo chcemy się z tego za wszelką cenę wyzwolić i chcemy być ludźmi wolnymi, dlatego że cała tradycja jest dla nas jarzmem, przekleństwem, stygmatem. Mówi się wtedy o wampiryzmie polskiej tradycji. No, na szczęście jest demokracja jeszcze i możemy mówić różnymi głosami na ten temat. Moim zdaniem dążąc do tego, żeby mądrze się różnić po prostu, albo pięknie się różnić. Tak już chyba wszystkim zagadamy.